W związku z epidemią wiele przedsiębiorstw było zmuszone wstrzymać działalność, niektóre z nich mają problemy z utrzymaniem się ze względu na brak dochodów. Niektórzy przedsiębiorcy zmuszeni byli ograniczyć wydatki poprzez zwalnianie pracowników. Sprawdziliśmy więc statystyki bezrobocia na terenie powiatu koneckiego w poszczególnych miesiącach obecnego roku. Jak informuje nas Jacek Werens, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, w styczniu tego roku liczba osób bezrobotnych wynosiła 3552, z czego 1967 stanowiły kobiety, a 1031 osób miało prawo do zasiłku. Natomiast liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia wynosi 3527, z czego 1891 stanowią kobiety, a 970 ma prawo do zasiłku. W kwietniu liczba osób bezrobotnych wzrosła w stosunku do marca o 129 osób, natomiast porównując aktualny stan do stycznia, nastąpił spadek o 25 osób. Sytuacja bezrobocia podczas epidemii jest więc w naszym regionie przynajmniej na ten moment dosyć stabilna. Nie odnotowano żadnych drastycznych zmian w ilości osób bezrobotnych. Ostatnio Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wypłacał przedsiębiorcom także tzw. mikropożyczki w ramach tarczy antykryzysowej. Do dnia dzisiejszego wypłacono niemal 1800 takich zapomóg, na łączną kwotę prawie 9 milionów złotych. Wnioski na nie cały czas można składać. Kilka dni temu został ogłoszony drugi nabór do tarczy antykryzysowej, o którym więcej znajdziecie pod linkiem w artykule. O wszystkie szczegóły warto pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy pod numerem telefonu 41 372 63 63.